repertuar tegoroczny, na ten sezon? Czy zaspokoi potrzeby melomanów? Zdanie muzyków filharmonii? Pytanie jest i proste, i trudne. Na pewno może nie odpowiem wprost, ale ja bym się ustosunkował w ogóle do działań, które obserwujemy z nową kadencją i to, co społeczeństwo pewnie zauważyło, że otwarte dni były nowym pomysłem, ciekawym. Transmisja z Metropolitan na pewno będzie ciekawym wydarzeniem. Odnośnie repertuaru, jesteśmy jeszcze przed spotkaniem z panem dyrektorem, mówię o Radzie Artystycznej, gdzie będziemy na pewno rozmawiali na temat repertuaru. W tej chwili proszę mieć świadomość, że dyrektor miał trudne zadanie. Właściwie objął funkcję 1 lipca i w związku z tym, jeżeli pytanie o program, na pewno nie jest to program jeszcze dopracowany. Mam nadzieję, że dyrektor ma ciekawe pomysły i być może skorzysta też z potencjału i z pomysłów Rady Artystycznej i muzyków. No jak się muzycy oceniają? Ta atmosfera jest tutaj dobra z dyrekcją? Czy jak oceniacie? Myślę, że po doświadczeniach ostatniego okresu na pewno chemia jest zdecydowanie lepsza między zespołem a dyrektorem. Inny jest poziom relacji. W związku z tym myślę, że jesteśmy w dobrej myśli i mam nadzieję, że deklaracje pana dyrektora odnośnie stosunków partnerskich i dialogu będą spełnione. Poza tym mamy zagwarantowane, właśnie pracujemy nad regulaminem organizacyjnym. Pojawia się Rada Artystyczna, została powołana. Rada Pracowników będzie funkcjonować, również związki zawodowe. Także jeżeli te trzy czynniki, myślę, przychylność władz, kreatywność dyrektora i nasza dobra wola, jeżeli te wszystkie trzy czynniki sprzężemy, to myślę, że tylko melomanie mogą nam przyklasnąć. Dziękujemy serdecznie. Co działo się do pana, moralne zwycięstwo? Wie pan, mój wniosek jest taki ogólny. Ja nie chcę mówić o sobie, dlatego że mieliśmy bezprzykładny atak ze strony dyrekcji na firmę, bo atak na ludzi jest atakiem na własną firmę. W związku z tym okazało się, że żyjemy w demokratycznym państwie, że po prostu pewne zastrzeżenia, o których mówiliśmy, potwierdziły się. One się potwierdziły również przez niezależne organa służące do kontrolowania właśnie takich sytuacji. Z niepokojem jeszcze, aż się niespokojem, oczekujemy właściwie na taki raport z Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ zdawaliśmy tam i dokumenty, i byliśmy stroną, i mam nadzieję, że ten raport rzetelnie i gdyby oceni ten okres tej kadencji, która, nie ukrywamy, była burzliwa w końcówce. Dzisiaj jest już wszystko w porządku, tak? Zupełnie inaczej wyglądają te wszystkie relacje. Myślę, że jest inne relacje. Tak chciałem tu wtrącić, że nawet docierały do mnie głosy olbrzymie wsparcia. W czasie otwartych dni spotkałem dwie panie, które chodzą od lat na koncerty i powiedziała mi coś, co sobie bardzo, że tak powiem, wzmocniło, że obserwowały ten spór, że znają mnie, ja pracuję już prawie 30 lat, w przyszłym roku będzie dokładnie 30 lat, chodzą na koncerty i patrzyły, czy jestem na tej estradzie i powiedziały, że mi kibicowały bardzo i że rzeczywiście były zażenowane tą sytuacją, bo dziś nikt nie pamięta o Fryderyku, który wraz z chórem Kolegium Muzykum Filharmonia zdobyła, a pamięta, to świadczy oczywiście o poziomie orkiestry, o potencjale, a wszyscy pamiętają o konflikcie. No, my cieszymy się, że nie wyszliśmy na ulicę, bo w sąsiednim, jak Państwo wiecie, i w Białymstoku doszło do tego, że orkiestra grała pod oknem dyrektora, który nie chciał odejść.
Tu udało się. Dokładnie 180 dni minęło od 19 marca, kiedy ta filharmonia miała być to inauguracyjne otwarcie. Czy nareszcie można powiedzieć? No, bardzo długo czekaliśmy. Mieszkańcy Warmii i Mazur bardzo długo czekali na wybudowanie tak pięknego, nowego, nowoczesnego obiektu, więc myślę, że z oficjalnym otwarciem też mogliśmy poczekać. Czekaliśmy na taki moment, żeby było to nowe otwarcie. Wejście nie tylko do nowego budynku, ale również z nowym dyrektorem, z nową ekipą, z nowym repertuarem i z nowymi pomysłami na to, co w tym przepięknym budynku naszej filharmonii ma się odbywać. I dzisiaj jestem głęboko przekonany, że możemy stanąć przed melomanami i powiedzieć: zapraszamy do nowego obiektu, zapraszamy, prezentujemy nową ofertę, nowe otwarcie i że na pewno melomani i miłośnicy muzyki będą z tej oferty zadowoleni. No właśnie, tak do tych melomanów, bo melomani już słyszeli, zadowoleni są z tego. Czy rzeczywiście z tej filharmonii, czy rzeczywiście jest tak, że ta filharmonia, no, czy ona ma przyciągać z całej Polski melomanów? Czy jest taki pomysł na nią, żeby jej repertuar i to, co tutaj będzie prezentowane, no, ściągało do Warmii i Mazur, właśnie do filharmonii warmińsko-mazurskiej? Przede wszystkim na początku chcemy zaspokoić potrzeby naszego lokalnego środowiska, mieszkańców Warmii i Mazur, bowiem jest zapotrzebowanie na muzykę poważną jest przeolbrzymie. Olsztynianie i mieszkańcy regionu bardzo chętnie przychodzili do starej siedziby filharmonii po to, żeby słuchać naszej orkiestry. Tym bardziej jestem głęboko przekonany, zresztą fakty to potwierdzają, będą przychodzić również do nowej filharmonii. Jeżeli uda nam się postawić orkiestrę, postawić chór na tak wysokim poziomie, że będą również chętni z Polski do tego, żeby przyjeżdżać tutaj i słuchać muzyki, będziemy bardzo zadowoleni. Z przyjemnością będziemy witali również turystów, którzy będą przebywali w naszym regionie. Ale jeszcze raz powtarzam, przede wszystkim mają z tego korzystać melomani z naszego regionu. Dziękuję serdecznie. Chcieliśmy skumulować te dwa wydarzenia i zakomunikować, że z nową ofertą, nie tylko ofertą dotyczącą filharmonii, ale również teatru, innych naszych placówek kulturalnych, wychodzimy na sezon 2011-2012. Będzie to, mimo że bardzo dużo w tej chwili jest prowadzonych prac remontowych, budowlanych, chociażby w Teatrze imienia Stefana Jaracza, czy w Teatrze Elbląskim, czy w innych naszych placówkach, to mimo tego działalność i oferta kulturalna skierowana do mieszkańców Warmii i Mazur jest i będzie bardzo bogata. Staramy się łączyć inwestycje z...